wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. I dał im wolność. Piękne, bardzo dobre, bardzo szczęśliwe dzieciństwo i środowisko. Dom, szkoła, harcerstwo. W ogóle nie wiedziałam, że są źli ludzie, praktycznie rzecz biorąc. Dziewczynki dostały się w te warunki, jak ja, do Ravensbrück. Stłoczone, z dnia na dzień coraz bardziej słabe, coraz bardziej głodne, coraz straszliwsze sceny. Zobaczyłam nieludzkich ludzi, nieludzkich mężczyzn, nieludzkie kobiety. Nie było się na czym zatrzymać. Uniosły w górę jasne oczy małe niezabudki posadzone przed domem na świeżych rabatach. Któż chciał ten dom ustroić kwiecistym ogródkiem? Ktoś chciał zbrodnicze ręce skryć w wiosennych kwiatach. Czarny, gęsty dym tryzł w błękit nieba, czarny, gęsty dym. Ptak się w górze zakolebał i znikł w dymie złym. Stoi nocka, sen ucieka, pachną łzy. Stoi nocka, sen ucieka, pachną łzy. Gdzieś za siódmą, siódmą rzeką żyjesz ty. Gdzieś za siódmą, siódmą rzeką żyjesz ty. Czas przemija nad łąkami, nocka trwa. Czas przemija nad łąkami, nocka trwa. Za drutami, za kratami żyję ja. Za drutami, za kratami żyję ja. Co wy wiecie, co to znaczy oddać kocioł zupy? Pozornie obce kobiety, wszystkie zagłodzone, wszystkie wystraszone przez lata, tam malcytowane. I napisałyśmy testament. Testament królików oferowanych w Ravensbrück. Że żądamy, wojna się kończy, my jutro będziemy stracone, ale żądamy, żeby gdzieś na terenie neutralnym zbudowano międzynarodową szkołę, gdzie młodzież wszystkich narodów będzie razem uczyć się przede wszystkim, kim są, i uczyć się przyjaźni, uczyć się
kim są, kim jest naprawdę człowiek.